cześć i czołem. Łyczek. W zasadzie to chciałem coś napisać a propos, filmów, które dwa się ukazały, a widzę, że będzie więcej. No i tak sobie pomyślałem, że to jednak trochę sporo pisania i lepiej siądę i powiem. Choć polecimy dalej pewnie, ale zacznijmy po kolei. Ja sobie zapisałem, żeby nie przejęzyczyć. Chodzi tutaj o wypowiedzi Roberto Parnai z strony kanału YouTube, który nazywa się Biologika Polska i fajnie mówi. Dlatego go udostępniam, bo to warto wiedzieć. Z tym, że właśnie jakaś część z was pewnie się zdziwi, że jednak Witka to interesuje. To nie jest tak. Powiedzmy sobie wprost. Ja, to moje zdanie, jak najbardziej zgadzam się ze stwierdzeniem, iż to trudno ustalić, w którym to jest momencie. No, to jest chyba niemożliwe. Ale na pewno trzeba się temu poddać, inaczej to nie ma. Jak, no, nie zdecydujemy inaczej jak w ciemno. Ale przychodzi taki moment, w którym najpierw to my wiemy, potem coraz bardziej sobie zdajemy z tego świadomość, czyli coraz bardziej, mocno więcej niż wiemy. A później to już widzimy w naszym życiu. W tej kolejności, jak wymieniłem. Przychodzi taki moment, w którym coraz bardziej realne w naszym doświadczeniu staje się to, że moja świadomość tworzy fakty. Tworzy materię, tworzy wydarzenia. Inaczej mówiąc, prościej. Tworzy całą fabułę mojej wewnętrznej gry. Cześć czołem. Zatem fabuła gry, tak jak mówi Barnaj chociażby, że wiele rzeczy jest bardzo ciekawych i z nich chyba warto korzystać. Dla mnie też był to etap przejściowy, żeby zobaczyć, że można inaczej, a można jeszcze inaczej. W konsekwencji mogę podważyć wszystko. Więc skoro świadomość tworzy wszystkie fakty w mojej grze, to one już nie mogą podlegać zewnętrznym definicjom. Czyli tutaj trzeba jawnie powiedzieć. Robert Parnai dobrze mówi. Ale kiedyś podważycie i jego, i mnie, i wszystko. Bo świadomość gracza, tak najprościej, tworzy własną fabułę gry. Czyli ja jestem prawem, ja jestem... Prawem mam tutaj w zasadzie całe prawo. Chciałem powiedzieć, że myślę o prawach fizyki, ale nie tylko. Ja ustalam, co jest dobre, co jest złe. Ja tworzę prawa fizyki, bo to jest moja wewnętrzna wersja gry. Natomiast zewnętrzna wersja gry cały czas trwa, ale ona jest coraz bardziej obojętna. Wyobraźcie sobie, że wy w grze globalnej poprzez internet tworzycie awatara, wchodzicie w tą swoim awatarem grę, która tam już istnieje, ma jakąś fabułę, ma swoje prawa, ma swoje cele i tak dalej, ale po jakimś czasie orientujecie się, że możecie przejmować władzę nad swoją wersją gry bez ograniczeń. To nie jest pstryk na pstryknięcie, nie. Najpierw to jest wiadomość, później jakieś takie badanko, każdy na swój sposób patrzy, ile już może. Tutaj wiara w siebie jest bardzo ważna i koniec końców pojawia się
powoli parę śladów w moim doświadczeniu, że widzę, że to gra. To jest tak jak świadomy sen. Kiedy uświadamiam sobie, że śnię, to muszę to sprawdzić. To nie od razu działa. Ja muszę sprawdzić, czy to sen. Ale tak we śnie, jak i w tej grze internetowej i tym, co dzieje się tu teraz z nami, z tym przebudzeniem, w pewnym momencie każdy uświadamia już sobie, że on jest źródłem swojej gry. I tutaj, czym my możemy dzielić się w tym momencie z innymi? To już jest chyba ściana nie do przebrnięcia. Jeśli stajesz się graczem, możesz poznać innych graczy po tym, że oni też nie traktują gry jako realnego życia. No, to tylko mentalna gra naszych umysłów. Nie, żaden świat fizyczny. To jest proste, po czym poznać gracza od gry. A więc z graczem możesz tylko sobie porozmawiać, a chciałoby się jeszcze budzić następnych w tej grze, żeby też stali się graczami. No, ale jest pewna granica, której nie przeskoczymy nikomu, kto... Może inaczej, na pewno nikomu tak z kapcia nie powiemy, że żaden świat fizyczny nie istnieje, kochani. Jeżeli oni w tej grze od tysiącleci słyszeli poprzez różnych nauczycieli duchowych, jak zwał, tak zwał ich, nauczycieli, że świat jest w tobie, że nie ma go na zewnątrz, że tam na zewnątrz to lustro, to maja, ułuda, złudzenie, błąd postrzegania, jak we śnie. Sen śni się w tobie, ale póki nie masz tego świadomości, to tobie się wydaje, że ty jesteś w świecie realnym, fizycznym. No. Tutaj słowem kluczem jest świadomość, więc ja wstawiał będę te filmy, bo tak długo, póki wierzę, że komuś to się może przydać. Każdy z nas jakąś drogę, to brzydkie słowo, wejdziesz w drogę, to już jest błąd, ale no, w jakieś drogi my jednak też wchodziliśmy. Zanim się okazało, że to nie tędy droga, po prostu trzeba sobie uświadomić i tyle. Wszystko jest dokonane. Nie ma co zdobywać, nie ma się czego uczyć, nie ma żadnego celu. Kiedy uznasz, że ja jestem ten, który jestem, egoistycznie ja sam jeden jestem tym, który doświadcza własnego wewnętrznego sposobu, no, własnej wersji gry. To, że ja się z wami spotykam, powiedzmy, w realu, to całe to moje doświadczenie nigdy nie wychodzi poza mój umysł. Tam tworzy się obraz, tam są wszystkie receptory badawcze. Tak, no, tam się kończą cuda, kiedy zdamy sobie sprawę, że badany przedmiot nigdy nie może znajdować się poza umysłem badającego. Więc tak jak ja ciebie dotykam, powiedzmy, robię to tylko ja w swojej mentalnej wizji. Jak ty to odbierasz, jest to twoją sprawą. Tu pojawia się słowo klucz, świadomość. Tego nie trzeba tłumaczyć każdemu, kto to wie. A nie da się wytłumaczyć tym, którzy nie wiedzą. I tutaj właśnie jest takie dziwne teraz, bo z jednej strony, no tak, chcę mi się dzielić moimi odkryciami, zwłaszcza tym, co przeżywam, bo ja nigdy nie rozumiałem tego, co mówiono do mnie, żebym wyszedł z tej swojej strefy komfortu, a potem ci sami ludzie mówili, a ty, Witek, za dużo rzeczy takich prywatnych mówisz, piszesz na fejsie. No to mam wyjść, czy wyjść, ale nie do końca, bo już nic nie rozumiem. Okazuje się, że ja nigdy tego nie potrzebowałem. Od dziecka czułem, że coś tu jest nie tak. Ja nie budowałem tego więzienia. Prywatność we śnie to tylko sen. To nie jest żadne życie fizyczne. Po co się tak angażować? Po co się tak przejmować? To tamto nie. To tylko zabawa mojej, twojej,
naszych świadomości. Zabawa w postaci fizyczne, w życie fizyczne, w życie jako człowiek na planecie Ziemia. Tyle, że bez jaj. Bawmy się, chwilowo zapominajmy, jasne, bo wtedy jest zabawa lepsza. Nie można wiecznie gadać, że to wszystko iluzja, bo to wszystko psuje. To prawda. Ale bardzo dobrze jest odkryć, że świadomość znów przekracza pewien próg, po którym ona może się troszkę przytępić, ale ona już nie gaśnie. Czyli my już nigdy nie damy się wgrać w grę. Znowu. Nawet jak się zaangażuję w coś, to tylko na chwilę. Już tam nie zostanę. W przeciwieństwie do wielu, którzy są tak zaangażowani w grę, ja się nie nabijam. To tak jest. Sam taki byłem. Nawet przyszło mi do głowy, że to, co naprawdę my teraz jako wiedzę albo przykład, własne doświadczenie, dajemy innym, to chyba tylko tym, którzy są, powiedzmy, taki brzydko powiedziane, krok za nami, którzy będą w stanie zrozumieć, przynajmniej w miarę rozumieć, co my do nich mówimy, na pewno chcieć tego słuchać. I nawet jak nie będą w stanie zrealizować tego wszystkiego, to co przyszło mi do głowy, można by naprawdę zaryzykować stwierdzenie, że to ich przedostatnie wcielenie, że tak brzydko powiem. W następnym będą mieli może to, co Witek, czyli od dziecka będą już świadomi, że już więcej nie będę musiał umierać. Odkrył 7-letni Witek, no okej. Okay. I teraz wielu takich na następne mógłbym przygotować pewnie, bo ktoś, kto naprawdę jest świadomy, tak naprawdę nie potrzebuje tego, co ja mam powiedzieć. Czy ja mam swój świat, ty masz swój świat, każdy z nas gra tu swoją myśl w grze, jesteśmy tu i teraz. Wcale nie znikamy, gdzie niby mielibyśmy być. Żadna duchowość nie istnieje, jest mentalność. Żadna fizyczność nie istnieje, żadne dusze nie istnieją. W zasadzie to są wszystko pojęcia, które chyba już dawno obaliliśmy. No fajnie, no można się w to bawić pewnie. Ja też piszę wiersze i piszę o duszę i piszę o sercu. Jasne, to jest zabawa. Ale nigdy już nie traktuję tego jak życie fizyczne, bo już nie umiem. Choć zabawa dla mnie jest coraz lepsza, coraz lepiej się tu czuję, coraz prawdziwiej. Coraz bardziej wszystko do mnie przemawia. Mogę się przeglądać w drzewach. Tak, ale właśnie tu już się pojawia ten próg nieprzetłumaczalności. No jak nie da się nikomu wytłumaczyć, jak być świadomym. My nawet nie wiemy, co to jest ta świadomość. Kiedy nam się to stało? Co zadecydowało? Ja wiem, każdy by tu coś wymieniał, ale podaj ten próg. Podaj tą jedną receptę. Sprzedajmy to ludziom w pigułkach. Sprzedajmy coś, że po prostu dajmy im. Zaraźmy ludzi świadomością. Nie da się. Więc co my możemy? Możemy tylko dawać przykład. Możemy też i my zrobić ten krok wstecz i choćby dawać takie filmy, jak ja teraz, z tego, z okularów, Biologika Polska, gdzie jest kupę fajnej wiedzy, która już podważa i też nie kopie w tyłek całej medycyny, bo to tak się nie da. Prawda zawsze jest gdzieś pośrodku. Nie ma złotych środków. Ale upubliczniając ja te filmy, mam na celu pokazanie ludziom kolejnego kroku, że można zrobić kolejny krok ku następnej wiedzy, gdzie następnym krokiem będzie podważenie i tego. To świadomość każdego z graczy, ze świadomych graczy, tworzy jego postać, jego geny, jego DNA, jego komórki. Cały ten jego hologram tworzy tak, jak on to robi na swój własny sposób. No. Jeden wierzy w to, drugi w tamto. Grunt, że on wie, że jest źródłem samego siebie. No. To jakby nie może instrukcji do tego źródła czerpać z zewnątrz, z lustra. To chyba oczywiste. A tego się niestety wyjaśnić nie da. To jest trudny okres.
A teraz taką na koniec rzecz chciałem poruszyć, bo wiem, że wielu też tak miał. My wszyscy tego COVID-a, czy co to jest, tak czy siak przechodzimy. I w tamtym roku wielu, wiem, że miał to, co miał Witek, totalny brak energii, brak sił, taki wydawało się, że już kompletnie, nie wiem, postarzałem się, czy zaraz przyjdzie umierać, czy cokolwiek, bóle w plecach, w nocy, każdy miał swoje, jakieś problemy ze smakiem, ze spaniem. Ale najważniejsze to, że był naprawdę straszny brak takiej energii witalnej. Były, wiele takich dni było, kiedy ja rozcielając łóżko już byłem zmęczony. To jest masakra. I pod koniec tamtego roku, na początku tego roku wszystko jakoś prysło. Nie mówię, że do zera, ale wyraźnie ustąpiło. A żeby znowu, mniej więcej, z nadejściem wiosny wróciło. Wróciło, nie tak silne już jak było, ale jednak jest. Znów taki lockdown, nie chce się wychodzić, nie chce się w nic angażować. Jest fajnie na chwilę, tak, nic na trwałe. Tak jakoś człowiekowi najlepiej siedzi się w domu i nie bardzo też znów mam siłę na cokolwiek. Trochę jest, ale znów jest jej mniej niż już było. Tak jakby... Wiem, że to też tyczy wielu z was, bo z wami rozmawiam. Tak jakby na przełomie teraz tych roków coś nam odpuściło na jakiś czas, może żebyśmy trochę odsapnęli, to trochę przypomina mi, to ja sobie tak tłumaczę, jakbyśmy w tamtym roku pobierali aktualizację, później ją pobraliśmy, już to odetchnęło, a teraz ją po prostu wkrywamy. Instaluje się i znów jest spowolnienie pracy procesora, spowolnienie wydajności i nic, a nic nie zrobisz. Jest po prostu please wait i tego się nie da przyspieszyć. Wkrywania programów nikt nie przyspieszy, aktualizacji czegokolwiek. No, ale pocieszające, że teraz to już wszystko dzieje się samo. Twoje życie, twoja przygoda, twoja bajka w tej grze, twoja wersja gry, no i cokolwiek, no twoja rzeczywistość, powiedzmy, wynika z ciebie, bo ty jesteś źródłem swojego doświadczenia, moja, ze mnie i nawet nie trzeba na nią wpływać. To jest ten stan świadomości, po którym następuje ta błogość w każdym z nas. Nawet jak nie mamy siły, to i tak jest ta błogość, to poczucie bezpieczeństwa, ta święta pewność, że wszystko jest dobrze. To tylko sen, który teraz właśnie sam dopasowuje się do stanu naszego umysłu. Jedyne, co ja naprawdę mogę zrobić, to zadbać o spokój w głowie. Nie przejmować się niczym, nie stresować się niczym, mieć wyjebane naprawdę. I wtedy dopiero mogę obserwować, bez żadnych założeń nawet, że i tak wszystko dzieje się najlepiej, jak się ma dla mnie wydarzyć. To się nie ma o co troszczyć. Ostatni będą pierwszymi. Ja się kiedyś troszczyłem o życie, teraz ono troszczy się o mnie. Jakby mój świat zewnętrzny domagał się wręcz zainteresowania teraz ode mnie i pokazuje mi to, tamto, gdzie zwrócę uwagę, to będzie kwitło. Tak cenna jest nasza uwaga. A jak nie chcemy czegoś, to wystarczy po prostu to zignorować i tyle. Konsekwentnie ignorować, aż przestanie być naszym doświadczeniem. Nic nie trzeba robić, nic nie trzeba zmieniać. Fizycznie nic nie trzeba robić, z nikim się kłócić, nic protestować, walczyć o wolność. To wszystko bzdury. Jak wchodzisz w to, to właśnie w tym jesteś. Nieważne, w jaki sposób dasz uwagę, dałeś, to jest jak enter, pobierasz to. Nie dajesz uwagi,
tyle. Niech gra sobie, gra. Przecież z tej całej gry pod tytułem ludzkość co jakiś czas będą wyrastać nowi gracze. Inaczej się nie da. Każdy będzie tak długo grał, aż załapie, kim jest. Lub nie, bo wolna wola. Każdy tu ma wolną wolę, więc może wybrać. Zostanie w tej iluzji. Może wybrać. Zostanie w zbiorowym pojmowaniu jedności. Że ja to my. Jedność to my. Gdzie tutaj już wiem. Wiemy, że jedność to jeden niepodzielny ja. Reszta jest już tylko moim doświadczeniem. Nie mną. Nie moim odbiciem. To moja wersja gry, z której każdy inny ma swoją. Ja, to jest trochę pogmatwane właściwie. To nie jest pogmatwane, to jest pogmatwane wtedy, kiedy próbujemy to wyjaśnić. A kiedy ty masz świadomość, że to wszystko w tobie się wydarza i ty jesteś tego źródłem, no to o czym tu mówić? O czym tu mówić? A te filmiki będę wrzucał, bo ciekawe, ale uprzedzam zdziwienie wasze. To nie jest jakaś fascynacja nowa Witka, nie. Po prostu myślę, że my, jeżeli ktoś chce, bo przecież nie trzeba jeszcze cośkolwiek dawać ludziom, którzy są już blisko, to trzeba, żeby coś im dawać, troszkę zejść ten schodek, być zrozumiały. Dawać im coś, mówiąc, że zawsze chyba warto to zaznaczać. Mówiąc, że to też da się podważyć. Patrz, sprawdź, może być inaczej. To ciekawe, to interesujące. Sprawdź, tylko tam nie zostań, ale masz wolną wolę oczywiście. Możesz tam zostać. No. I to jest ostatni dzień maja, kochani. Chyba dzisiaj się kapnąłem, że tak gdzieś w południe wyłączyli kaloryfery. Już są zimne. W ostatni dzień maja. Miejskie ogrzewanie, nie? To czas najwyższy, nie? Dobranoc Państwu i do następnego razu. Cześć!